Kolejny sezon grypowy przed nami. Lokalny samorząd w tym roku również chce zadbać o seniorów powyżej 65 roku życia i zabezpieczyć ich przed ciężkim zachorowaniem oraz możliwymi pogrypowymi powikłaniami. Od 1 października w niepublicznym zakładzie opieki zdrowotnej przy Baryńskiego 27 wykonywane będą szczepienia przeciwko grypie. Dla seniorów posiadających suwalską kartę mieszkańca jest to świadczenie nieodpłatne. Wszelkie koszty pokrywa miejska kasa. Ratusz zachęca osoby urodzone przed 1 stycznia 1956 roku do skorzystania z tego profilaktycznego programu. Wciąż też można skorzystać ze szczepienia przeciwko ciężkiemu przebiegowi COVID-19. W Suwałkach do tej pory w pełni zaszczepiło się około 26,5 tysiąca osób. Tę wakcynę można również otrzymać nieodpłatnie. Szczepienie może być podane osobie, która ukończyła 12 lat. Od minionego piątku możliwa jest również rejestracja na trzecią, przypominającą dawkę szczepionki przeciwko chorobie wywoływanej przez koronawirusa. Trafi ona do osób powyżej 50 roku życia oraz do medyków. Warunkiem podania trzeciej dawki wakcyny jest upływ 6 miesięcy od pełnego zaszczepienia. To również nieodpłatne dla obywatela świadczenie, dla odmiany finansuje budżet państwa.